How do you feel after national call-up for Ecuador? I'm really very glad. I'm really really happy, and I can't even describe it. You know, it's something you want always as a child, and it's now happened. And how is possible? Your mother is from Ecuador, yes? Yeah, my mother is from Ecuador, so I grew up Spanish at home, so there was always a possibility for Ecuador, and I was Do you know some Ecuador players? Not really. I would go there for the first time, I would know them, and get to them. Today is a special day. We are playing versus Legia. Yeah. Are you ready for this match? Of course, I'm always ready. Hopefully, we get a win and get through it. 3 points. Przede wszystkim spodziewam się wyjątkowej atmosfery po tym, co działo się w Holandii w czwartek. To myślę, że oprócz tego, że stadion będzie nabity, to jeszcze będzie zdeterminowany i takie emocje, które mogą Legii pomóc. Więc jak miałbym postawić na kogoś, to postawiłbym na zwycięstwo Legii. A porównując kadry obu zespołów, która wypada lepiej? Na ten moment lepiej wypada kadra Legii. Na pewno Legia ma zdecydowanie mocniejszą ofensywę i to można było już ocenić od początku sezonu, kiedy patrzyło się na te kadry i porównywało się kadry Legii i Rakowa. Były takie tezy, wisiały takie tezy w powietrzu, że dajcie mi defensywę Rakowa i ofensywę Legii, to zrobię wam drużynę na Ligę Mistrzów. Natomiast ja bym się do tych tez aż tak bardzo nie przywiązywał, bo jednak gra defensywna Rakowa to też był po prostu system, który działał bezbłędnie, a teraz tam troszkę błędów do systemu się wdarło. Podsumowując, jaki będzie wynik? Jeśli chodzi o typowanie wyników, to jest to bardzo karkołomne zadanie. Skłaniałbym się ku tezie, że Legia wygra, a niech wygra po dobrym meczu 3-2.
Tak! Brawo! Brawo Marcin! Brawo Marcin! Marcin! Brawo! Raku! Ojde! Musimy iść w takich meczach. To doświadczenie, które zebraliśmy w Europie, które zaprezentowali się na boisku. I to było czuć i widać na boisku. Drużyna, tak jak powiedzieliśmy przed meczem, to było widać drużyna. I każdy pracował za drugiego, dlatego szacunek. I teraz głośno, kto wygrał mecz?